everyone. Witamy do Kasinka Małe, Wyszkoła Emka. A dzisiaj mamy nasz word of the day. Jest nowy tydzień I muszę powiedzieć, że mam chyba dobry humor w tym Monday, który jest jakiś fun day. I chciałbym robić coś w tym tygodniu, które po prostu będą słowa, które dla mnie brzmią trochę śmieszne, prawdopodobnie, bo są starsze słowa, więc wolałbym, że starsze słowa, które mają takie śmieszne brzmienie, są używane nowe. Ja muszę powiedzieć, że kocham słowa, różne słowa. Jak mogę się uczyć nowe słowa, zawsze jestem zadowolony. Czasami jak czytam dobrą książkę, jest słowo, które nie znam. I potem muszę sprawdzać, co to jest. W tym tygodniu będzie słowa, które albo są bardzo stare I już nieużywane, ale to szkoda, bo mają dobre znaczenie, albo po prostu to jest słowo, które dla mnie jest trochę śmieszne, jak się mówi. A dzisiejsze słowo jest sanguine. 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 To jest bardzo podobne słowo po polsku, bo to jest sangwinny, sangwiczny, a coś podobnego, sangwiczny, bo to jest przymiotnik. I to znaczy optymistyczny. A to jest być optymistyczny w jakiejś złej sytuacji, więc wszystko idzie źle, ale ktoś myśli, że będzie dobrze. I to właśnie takie zachowanie mi się podoba. Bo nieważne jak to źle jest, może być ciut lepiej jutro. To wszyscy spróbujemy być sanguine w naszym życiu. Sanguine. To jest po prostu fajnie tak mówić. Sanguine. Dziękuję bardzo I zobaczymy się jutro.